lat mamy tradycję pożegnania naszych zasłużonych kolegów, koleżanki, które przechodzą na emeryturę. Jesteśmy dużą instytucją, 1000-osobową, mniej więcej tylu pracowników zatrudniamy. I ta grupa, która przechodzi na emeryturę, zwłaszcza tych ludzi, którzy byli twórcami uczelni, twórcami najpierw Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, potem Politechniki, przychodzi taki czas, kiedy oni przechodzą na zasłużoną emeryturę. To pożegnanie, to przejście ich na emeryturę przeprowadzamy w sposób uroczysty, aby podkreślić ich wkład w pracy, w to, że Politechnika Opolska ma taką wysoką pozycję, jak w tej chwili. Ta pozycja naszej uczelni była budowana latami i ona nie była wynikiem przypadku, ona jest skutkiem pracy bardzo wielu ludzi przez bardzo wiele lat. W dużej mierze właśnie zawdzięczamy to tym osobom, które teraz w tych latach przechodzą na emeryturę. A zatem to spotkanie jest formą podziękowania, zadeklarowania pomocy naszej uczelni na te lata emerytalne, jeżeli taka pomoc będzie potrzebna w zakresie bądź to materialnym, bądź socjalnym, bądź społecznym. Jest to też okazja do zachęcenia koleżanek i kolegów, aby utrzymywały kontakt z Politechniką Opolską, z naszym środowiskiem, aby brali udział w życiu społecznym Politechniki, w święcie Politechniki, we wszystkich naszych najważniejszych uroczystościach. Można powiedzieć, że jestem fałszywym emerytem w tym racji, może tak zapowiedzieć, że jeszcze pracuję na pełnym etacie na Politechnice w związku z możliwością, jak stwarza ustawa, że jeśli ktoś ma habilitację, może tak zapowiedzieć, że jeszcze pracuję na pełnym etacie na Politechnice w związku z możliwością, jak stwarza ustawa, że jeśli ktoś ma habilitację, może tak zapowiedzieć, że jeszcze pracuję na pełnym etacie na Politechnice w związku z możliwością, jak stwarza ustawa, że jeśli ktoś ma habilitację, może tak zapowiedzieć, że